Witajcie, z tej strony Zbigniew z kanału Jestem Biologię, a to kolejny odcinek Kręgowców w Minutę. Temat do dzisiejszego odcinka wybrała Asia Kaźmierska. Minóg rzeczny. Minogi należą do najstarszej linii ewolucyjnej kręgowców, zwanej Hyperoatria. A minóg rzeczny jest najczęstszym przedstawicielem tych bezszczękowców w naszym kraju. Jest gatunkiem dwuśrodowiskowym. Tarło odbywa w rzekach, a właściwy okres odżywiania spędza w morzu. Jak większość bezżuchwowców jest pasożytem, żywi się mięsem oraz płynami ciała ryb, do których przyczepia się przyssawką. Żeruje przede wszystkim nocą. W jego jamie gębowej znajdują się gruczoły, których wydzielina zapobiega krzepnięciu krwi. Od momentu wpłynięcia do rzeki jego przewód pokarmowy ulega atrofii, czyli zanika. Gatunek ten osiąga nawet 45 cm długości. Samica jednorazowo może złożyć nawet 45 tysięcy jaj. Larwy minogów na tyle różnią się od osobników dorosłych, że przez 100 lat były brane za inny gatunek. Mięso minogów jest uważane za wielki przysmak. W Europie minóg rzeczny jest gatunkiem zagrożonym, a w Polsce jest pod ścisłą ochroną.